Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie i zapraszam was na ostatni odcinek z serii Harry Potter i Komnata Tajemnic na pierwszym PlayStation. I w tym odcinku, to może być troszkę dłuższy odcinek, jeszcze nie wiem jak to wyjdzie w montażu, ale w tym odcinku zajmiemy się łapaniem wszystkich brakujących rzeczy z poprzednich misji. Jakiś taki ogólny opis serii i tak dalej, mieliście moje wrażenia po... Nie, w sumie chyba wrażeń nie dałem ten. Więc wrażenia będą po tym odcinku, więc będzie jeszcze dłuższy. Ekstra! Zapraszam! No dobrze, może zobaczymy, z czym się to je i jak rozwiązano problem powtarzania misji w tej grze, jeżeli w ogóle da się powtarzać. Jeżeli nie, to nie słyszycie tych słów, bo to wyedytuję. Wbijmy tu, jest... Tak, wiem, myślałem, że będziesz miał różne teksty. Jest Colin. Może tajne przejście tutaj? Nie ma. No nic, spróbujmy to. Może skoczymy na początek. Chyba Proszek Fiu to było pierwsze miejsce, gdzie nie udało mi się czegoś złapać. Tam jakieś fasolki pominąłem. Jedną albo więcej? Wydaje mi się, że jedną, ale może się mylę. To mamy. Harry in the Burrows. Okej. Okay. Harry the Numbing Burrows. Aha, czyli cofamy w tą stronę. Tutaj też mam. Tutaj też mam. Tutaj paru bajerów mam niezłapanych, ale ten. Harry and the, with the Ginny Weasley. Czyli nie mogę ten. Nie ma do wyboru późniejszych misji. Oh well. The Ginny Weasley. Nie zrobili tego jakoś najbardziej praktycznie. Herbology Race Cup. Current time. Czyli mogę powtarzać. Jest jakby podany kolejny czas. Tylko pytanie, jak się dostać tam? Bliźniacy? Sorry, Harry, but if you want more famous witches and wizards, nie tutaj. Dobra, to rozpoczynamy szukanie. Dobra, wejdźmy, może zobaczmy, czy da się tutaj to powtórzyć i poprawić swój wynik. Fajnie by było, fajnie by było. To mamy całkiem nieźle, tego chyba nie musimy, za to mamy. Come to try the Petrificus Totalus spell again. You should do better this time. Would you like to make improvements to your current grade, Harry? Yes. Watch my expensive wand as it moves and press the symbols it points to. Okej, muszę sobie zapisać, jaka jest sekwencja, jeśli mam to powtarzać dalej. O, minimalnie zabrakło. Ostatnia jest... You've earned a passable grade. Well done. Would you like to try again, Harry? Kółko, kwadrat, trójkąt. Dobra, one more time. Teraz już mniej więcej wiem, co, gdzie i jak. O nie! You've earned a possible grade. No, bo chociaż jest. Morda pełna skupienia. A słabiutko. Będzie brakowało i to kawał duży. Nice. Czy to wystarczy? Czy będzie ciut za mało? Będzie ciut za mało, ale jak bardzo ciut za mało? Bardzo ciut za mało. Splendid! That's easy. Whoa! Ready now? Tak. Perfection!
Very stylish. Just like me. Splendid. Very stylish. Just like me. Wrażenie, że tym razem było tak troszkę średniej, ale może mi się zdaje. One more to go. Get ready. Tak. Splendid. Very stylish. Just like me. Splendid. Trzy szału nie ma, ale... You've earned a grade A! Congratulations! You've earned the Defense Against the Dark Arts Lesson Cup for your hard work! That's all there is to it, Potter! Well done! Yes! Czy tu nie było przypadkiem rzeczy, do których ja się nie mogłem dostać, to przejście, czy jakieś inne przejście? Bo brakowało mi tego czaru Vilius, który tam rozświetlał wszystko naokoło. Wydaje mi się, że to gdzieś tu. Ale może mi się zdaje. Tam jest karta. Też wi wcześniej. One były otwarte, czy nie? Są otwarte. I są flasolki wszystkich smaków Brytyjskiego bota i jest ten. Wow. Okej. Nie daje to za dużo czasu na poradzenie sobie z problemem. Mam nadzieję, że z tamtej strony będzie się dało. Jest. I powiedzcie, że to jest do karty. Montague Knightley. Yes. I czy ja mogę tutaj na przykład się rozpędzić i skoczyć? Tak, i powinienem był. Tak! Wylądować tutaj i możemy wyjść, czyli to jest kolejny bajer do który wytnę i wrzucę do tego odcinka, gdzie będę maksował różne rzeczy. Bo jestem teraz popularnie, szukam Lockharta. Się zastanawiam, gdzie go mogę znaleźć, ale stwierdziłem, że szukaniem Lockharta, ale tu przecież jest karta. Jest, udało mi się wyrwać i dotrzeć tutaj na powtórkę z herbologii. Zielarstwa! W oparciu o swoje stare nagranie zrobiłem sobie rozpiskę tego, w jakiej kolejności mam klikać, ale rozpiską. Najważniejsze jest, że jeszcze wyścig. Tak, przyszedłem tutaj dokładnie w tym celu. Zobaczymy. Ten rekord, jak dobrze pamiętam, był dość wymagający. Czasowo. Kurka, nie pamiętam do końca trasy, jaka tu była. To było to? Już? Żadnych tych? Dobra, spaprałem. Jeszcze straciłem życie na tym. O nie! Nie zdążę. Minimalnie zabraknie. Mknij, młody padawanie. Nie wiem, czy zauważyliście, znów jestem obity. Za każdym razem, jak mi się nie uda zrobić, dzieje się coś, co sprawia, że tracę życie. Albo spadam, albo znika pode mną liść, albo Harry stoi na krawędzi, nagle się z niej zsuwa, tak jak ostatnim razem. Nie mam tego nagranego, ale to było dziwne. Więc... Więc stało się coś totalnie niespodziewanego dla mnie. Ale okej. Okej, dobra. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć. Możemy mknąć dalej. Harry, lecisz.
To jest w sumie proste, aczkolwiek wolałbym, żeby ten czerwony, ten był pipsztyk trochę dalej. I możemy wtedy mieć drobną rezerwę, jeżeli chodzi o czas. Dobra, tu, 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 tu w prawo. Jest! Mamy to! Well done. You've set a new record time. Yep. Here is the Herbology Race Cup as a reward. Well done, Thank Harry. Thank you. Would you like to enter the classroom now? Yes. Yes, I would. Czujecie to? Herbatka czarna. O dziwo z cukrem. Odruchowo wsypałem, bo zapomniałem o mleku. Brawo ja. Welcome back to my Herbology class, Harry. Would you like to try and improve your grade? Yes, tak jest plan. Dlatego tutaj jestem. Jest. An A, B or C grade can be achieved in this class. There will be rewards for excellence. So try it. Watch my wand move around the screen and press the symbols it points to. Complete each sequence three times to learn the Incendio Duo spell. Get ready. Jakbym wszystko tak zrobił, to byśmy to mieli. Mielibyśmy to A. Teraz będzie takie blisko, ale niewystarczająco blisko. Muszę to porozgryzać. Nie pasuje mi to, że ona mówi OK, w momencie, kiedy ja wiem, że robię idealnie, tak jak było idealnie u Lockharta, czyli w momencie, w którym to wchodzi. Yes. Powinno starczyć? I hope. Mr. Potter, you have achieved an A grade in herbology. Well done. With such a good grade, there is no need for you to return to my class. Well done. You have now won all the house cups and shields. A founder of famous witches and wizards cards is now waiting for you in your common room. Nice, dziękuję. Chciałbym to kiedyś usłyszeć. Da się jej lekcję powtórzyć to ze ślimakami? Bo to bym też powtórzył. Wydaje mi się, że tam powinna być jeszcze jedna karta albo coś w tym stylu. Wattlebird! No dobra, zobaczmy jak wygląda ten max wszystkich rzeczy zdobytych, aczkolwiek wydaje mi się, że ze dwóch mi jeszcze powinno brakować. Powinien mi na pewno brakować to, co u Lockharta na lekcji, wymaksowanie tej jego lekcji. I wydaje mi się, że będzie mi brakowało jeszcze tego ze ślimaków, co nie wiem jak złapać, chyba że z książki Colina Creepa się da powtórzyć lekcję. To było fajne, jakby się dało powtórzyć lekcję, te elementy, których się nie da wywołać wchodząc w drzwi na lekcję. Loading, loading, loading. Okej. Lot samochodem, rzucanie tymi. Zimowe rzucanie tymi. Harry in the Barrows. No to jest początek przygody praktycznie. Bardzo nie po kolei. Czyli nie dość, że koleś nam z podpierduchy robił zdjęcia w różnych dziwnych miejscach. To jeszcze nie zrobił wtedy, kiedy jest to ważne. Oh well. Dobra, gdzie jest ta karta? A, tu jest karta. Nasz swój człowiek! Swój człowiek! Mamy to. Dobra, i tu będzie do Lockharta. Ale tu, czy nie było tutaj tajnego przejścia, w którym też mi czegoś brakowało? Bo nie byłem w stanie wyczarować Voldemortus tego zaklęcia. A może tak? Czegoś tu mi brak. My tu hycyc? Hycyc my tu? O, Ravenclaw, no hej. Hej, hejko, hello. Hej, wyżej, wyżej, wyżej. Okay. Tu byłem, ale nie mogłem pójść dalej tak, bo tu były te cusie. Super.
Tego jeszcze nie przerabialiśmy, latający stół wyczarować. Znaczy, latających stołów to było dużo, ale nie wyczarowywaliśmy ich chyba. Tam coś jest, jakbym się tu rozejrzał. Nie ma tu nic poza podejściem, na którym można miękko wylądować, żeby nie stracić życia przypadkiem, co mi się ostatnio zdarza bez ustanku. No, łap te żyć! Ileś dobrze. I skręcaj! Daisy Doddridge. Daisy Doddridge. I don't know who she is. That's what she said. Plum! Jesteśmy. No i wychodzimy. Chyba tą całą drogę do Lockharta nagram jeszcze raz, żeby to miał ręce i nogi. Nie będę przemontowywał tego, nie będę! Wytnę to, a tam się cofnę, wyjdę jeszcze raz z Gryffindoru i nagram jeszcze raz wszystko, żeby miało sens. Ha, wiecie co? Zdałem sobie sprawę, że przecież tam jest jedno wejście do pojedynków, w które ja wszedłem i wyszedłem. Jeżeli dobrze pamiętam fabułę tej książki, to... zostało mi zaklęcie Lockharta, które nie wiem jak wymaksować, dlatego że teraz powinniśmy iść do Lockharta, więc odpalę fabułę dalej automatycznie. I co gorsza, zostały mi chyba wszystkie pojedynki do zrobienia, które nie wiem czy jestem w stanie zrobić bez wymaksowania, Bo co? Co mi brakuje? Mam 20 na 24 karty, czyli 4 karty gdzieś pominąłem. Może jakieś będą tam, zaraz zobaczymy. Mamy to wszystko, więc teoretycznie jedyne czego nam brakuje to jest Lockhart i zrobienie tego, jeżeli chodzi o bonusy. I nie wiem czy to wystarczy, nie wiem czy czegoś nie pominąłem. Biegałem w kółko po zamku? Chyba całym nie byłem przed wejściem jeszcze zobaczyć te 4 drzwi, co są wokół schodów, to może potem zrobię, spróbuję. Co jest tu? Okej, dobra. Zamknięte. O, super! Uwięziło mnie to, czy nie? Gdzie jest jakiś najbliższy? Gdzie ja to mogę rzucić? Jest! Czyli tam będziemy musieli wrócić, jak wymaksujemy resztę? Okej. To są jak te, chyba nawet w drugiej części było tak samo, że był pokój za takimi 4 balami i jak się wszystkie bonusy złapało, to dało się tam wejść i tam chyba były fasolki? Albo karty. Good luck, young Gryffindor. You'll need it. Okej. Czemu tam jest Sir Cadogan tak w ogóle na pozostałych obrazach? Bo ta wyglądała jak ta od Hufflepuffu, co nam gadała kiedyś, ale... What the heck is this? Dwelling turrets. Aż jest zwykły pojedynek, tylko to jest ich arena. Ej, czadersko macie arenę. So you have found me, the Hufflepuff wizard dueling champion. There's no way I'm going to let a Gryffindor student beat me. Come on, let's duel. Wygląda jak Cedric, tylko bardziej rudy. Get ready, duel. The match gets underway. Both players are quick into their stride. No dobra. Do zapamiętania trzeba się przestać miotać tym. Dobra, daje się klepać, normalnie go bijemy. Wow! Ale mi przemknęło! Całe życie mi przemknęło przed oczami. No chodź tu. Okej, co mam? To mam? Nie będzie mi tu Hufflepuffiec rzucał Experiment Boosted sami.
Jak? Jaki skubany! Jak mnie zrobił? Zjajował mnie! Poczułem się jak jajecznica. Dobre to było, ale nie trafiłem. Uuu, to zaraz wygra. Muszę się wziąć w garść. Tak? Get ready, duel. Spudowałem. Moimi kroczkami. Okej, to ostatnie trafienie zadało dużo większe obrażenia, nie wiem czemu. Wow, good shot. Blimey, Harry, you won. And look what you've done to my wand. Here, have this famous Witches and Wizards card. Rozpalisz mu różdżkę? Jeszcze dał nam kartę. To są 3 z 4 brakujących kart. Jeżeli następne obrazy to jest Slytherin i Ravenclaw. Aha! Ci mieli fajną rękę, trudno to będzie przebić. Congratulations, young man. Quite a feat, let me assure you, beating the Hufflepuff dueling champion. No dobra, dobra, dobra. Wolałbym w twoją stronę nie patrzeć. Ta babka to będzie Slytherin? Zielona? Tamten też ma zielone pióro, nie wiem, która postać ma być, która... Ta też na Hufflepuff nie wygląda w tym fioletowym. Ale to są 3 z 4 brakujących kart. Ostatnia jest u... ostatnia jest u Lockharta, gdzie nie mogę iść, bo fabuła. Mam nadzieję, że to później po skończeniu będzie się jakoś dało. Through, foolish Gryffindor. I don't wanna. Kto teraz i jaka ręka teraz? Ravenclaw, dwelling arena. Las nocą. Grzybki. Ciernie. Welcome, Harry Potter, to the Ravenclaw Dueling Arena. I am the Ravenclaw Wizard Dueling Champion. I hear you're a tough competitor, but let me warn you, young Harry, very few have ever defeated me. Come on, let's duel. Dobra. Get ready, duel. Let's underway with both players quickly into their stride. Wow, jaki on jest szybki! Co z tym gościem jest nie tak? Skąd on ma tego speeda? Nie to, żeby mu to jakoś wybitnie pomagało, ale... Mam wrażenie, że jego czary latają powoli, ale on jest bardzo szybki. Używanie na nim bonusów jest bez sensu, jest za szybki. Co ty, koleś, tak migasz? Lekko mnie tylko liznął. Tym swoim czarem. Beznadziejny jest ten koło, przynajmniej na pierwszym tym. Zaczynają się jak mają bonus i próbują go odpalić. Ten zielony, bo on się długo ładuje. A
że on jest szybki, to on się zatrzymuje zanim ten. Ja mogę rzucić kolejne zaklęcie. Więc jestem w stanie go zmaszować, nie ruszając się praktycznie w ogóle. Ja mam rączkę tutaj. Zmaszowałem tylko. Flipendo. Have this famous witches and wizards card. Rowena Ravenclaw. Yup. Nice. Dobry pojedynek. Well done, Harry. I'm impressed. You emerge victorious. I shall be interested to see if you can beat the Slytherin dueling champion as well. Oh, yeah. Tak. Cirka well, I expect this is the last I'll see you alive. Dobry jest. Zastraszenie. Ciekawe, jaką mają arenę. Buuuu, czul tam z komnatą tasiemców. To jest dobre. Ej, nie mogę za bardzo fucji zrobić, bo spadnę. Jedziesz go, Harry. Well, Harry Potter. So, you've made it this far. I am the Slytherin Wizard Dueling Champion. You are courageous indeed to dare to come here. Come on. Let's duel! Get ready! Duel! The match gets underway with both players getting quickly into their stride. O jest, moje ulubione zaklęcie znalazł! Skończyło się, dobre. To zera, panie Slytherin, to zera! Get ready! Duel! And round two gets underway. Wow. Myślałem, że leciał bardziej po lewej. Nie to, żebym potrzebował. Żółte zaklęcie, ono jest... Wow! Ma więcej niż żółte zaklęcie. Prawie do zera! Prawie do zera! I spadaj z tego węża. Oh, the shame of it. I'll never be able to hold my head up in polite society again. I suppose I'd better give you a famous witches and wizards card then. Here, have this one. I've got another like it anyway. Dał mi duplikat. Co ja powiedziałem? Tararara. Czy teraz mi się otworzą tamte drzwi? Czy mi się jeszcze nie otworzą tamte drzwi? Brakuje mi dalej jednej karty na maksa. Ale pojedynki wszystkie miałem zrobione, a niby ta brama jest związana z pojedynkami. Harry Potter. The first ever student to beat all the Founder's dueling champions. I suppose you ought to be congratulated. Well done. Okay. Jedna karta. Jedną rzecz. Źle rozplanowałem. Nie zrozumiałem wcześniej mechaniki, jak jest ten zorganizowany i teraz cierpię. Cierpię ja. Tak. Dalej jest tam kłódka. To ja tam będę musiał wrócić, jeśli uda mi się zdobyć kartę od Lockharta. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz tak, jakie tu były cusie? Great Hall, to tam nie ma żadnych bajerów. Keep Out, to jest zamknięte. Tu są ten, czy tu coś było? Out of Bounds. Ale wejść można. To co to za Out of Bounds? Safe od razu, naprawdę?
Incendio! Nependo! To ma tak być, czy mam zbugowaną grę? Mam wrażenie, że szybciej to rzucam, że szybciej leci. Pomijając, że inny dźwięk jest. Ekstra? Mamy lepiej. Czy my teraz rzucamy Incendio zamiast Flipendo? Nauczyliśmy się w ten sposób Incendio? Niby, bo niby umiemy wcześniej, ale... Okej? Okay? Czemu nie zapałem tego przed pojedynkami? A tu nie mogę. Tu nie mogę. No to nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Amedo. Jest tu coś, nic tu nie ma, więc wracam do nagrywania normalnie kolejnego odcinka serii, gdzie będziemy się wybierali do Lockharta, co pewnie było sporo odcinków do tyłu. Oh my god, zmontować to później. Jest! W księdze są wszystkie rzeczy teraz, da się do wszystkiego cofnąć. Chyba nie da się wejść na te misje, że mogę się nauczyć zaklęcia, nie mogę wejść tu się ze ślimakami. Na tej zasadzie jest wyścig, jest zaklęcie, jest wyścig, jest zaklęcie i jest wyścig, znaczy nie, tu nie ma wyścigu, tu jest tylko zaklęcie, to jest ostatnie i to jest to, czego mi brakuje, więc wbijmy i zobaczmy, jak to działa. Enter the level. Come to try the Petrificus Totalus spell again? You should do better this time. Would you like to make improvements to your current grade, Harry? Watch my expensive wand as it moves and press the symbols it points to. Action! Perfection! Oh dear. Oh dear. Ale zabiłem! Myślał skubany, że mi ucieknie. Nie ma tak łatwo. 87, jakbyśmy wszystko mieli na 87, to by było dobrze. No ale niestety. To pierwsze, to tak spapraliśmy, że... Zabraknie, nie? Przez ten ostatni. A na nim się starałem najbardziej. Why? You've earned a passable grade. Well done. Would you like to try again, Harry? Yes. Are you ready? Tak. Splendid! 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 That's the easy one. Okay. Ready now? Tak. Perfection! Perfection! Splendid! Powiedz, że jest wysoko. Powiedz, że jest wysoko! One more to go. Get ready. Perfection! Splendid! Splendid! Perfection! You've earned a grade A. Congratulations. Splendid. Crispin Kronk. Yes! All there is to it, Potter. Well done. Wiecie, co to oznacza? Że mamy jednak wszystkie karty. 24 na 24. Złapane wszystko, co jest do złapania. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem. Nic z rzeczy, które by sprawiły, że nie będę mógł się tutaj dostać. Sobie tutaj skoczę i zrobię cyc. Nie wiem, dlaczego ten Pitagoras trzymał jakiś trójkąt i jakieś papieżyska. W ogóle ten odcinek to ja będę musiał ostro przemontować, bo i tu wychodzi prawie 2 godziny materiału prób. Ale jak tylko będą moje wtopy i sukces, to dam radę, nie? Ostro to przemontujemy. I tu jest ten jeden pokój, do którego dało radę się dostać. Nie dało się wtedy radę dostać, a teraz już nie ma. Nie ma. O,
mieliśmy nawet mocniejsze flipendo tym razem, bo jeszcze świeciło na pomarańczowo. Wink, wink, wink. Dobra, co... Nie, nie to. Co tu jest? Okej, tutaj? Może? Tam, co tam w ogóle na dole jest? Tam jest jakiś spad na dole i nie wiem, czy stamtąd da się wyjść. A co jak młody czarodziej tam spadnie i zginie? Tak! Tam śmierć na nas czeka. Śmierć! Dobra, co tu jest? Jestem tak bardzo... oklepany w tej grze, że zastanawiam się, co jeszcze tu mogłoby być ukryte. Co było jeszcze w drugiej części? Chyba, że to nie jest związane z książką, ani z filmem, tylko z jakimiś growymi elementami. Open the book. Harry Potter. Koncept arty. Ron Weasley. Hermione Granger. Draco Malfoy. Może to będę trzymał? Albus Dumbledore. Może zrobimy tak, że tutaj w ogóle pójdą moje myśli końcowe. Gilderoy Lockhart. Madam Hooch. No dobrze. Widzieliście wszystko, złapaliśmy wszystko, zrobiliśmy wszystko, jesteśmy awesome. Dziękuję wam bardzo za tą podróż, było fantastycznie, ja się bawiłem przed nią. Jeden z fajniejszych Potterów, z którym mieliśmy do czynienia. Jest gdzieś tak, moim zdaniem, lepszy niż pecetowa dwójka. Nie tak dobry jak pecetowa trójeczka, ale wciąż fajny. I no jest w topce najlepszych gier Potterowych. Nie wiem, czy w pierwszej piątce się zmieści, znaczy w pierwszej trójce się zmieści, bo dla mnie trójka, piątka i szóstka bardzo, wiecie, dwa różne style gameplayu, ale piątka i szóstka prawie jedno. No nie, w trójce się nie zmieści. Chyba, żeby skoczył, nie wiem, szóstka była ta krótsza, ta późniejsza, tak? Tak czy siak, naprawdę warto spróbowania gra, szczególnie jeżeli możecie odpalić to na emulacji, odpowiednio sobie przewindować klawisze, żeby gałka robiła swoje, jedna i druga, to jest dość ważne. Druga sprawa, jeżeli nie lubicie zbyt trudnych gier i gracie czysto dla odprężania się, nie lubicie siedzieć i walić głową w mur, bo stare gry są momentami trudne, ta nie jest trudna, ta jest wybitnie prosta. Więc moje wrażenia absolutnie na tak, bardzo mi się podobało, jestem zaskoczony, jak to jest przyjemna i pomysłowa gra. W przeciwieństwie do wielu innych Potterów, tu się naprawdę dużo działo, minigierki miały sens, miały klimat Pottera. Brakowało troszkę tego takiego szalonego, książkowego klimatu, który był w poprzedniej części, bo bardziej jakby filmowo. Z tym, że to wciąż nie jest adaptacja filmowego Pottera, bardziej inspirują się niektórymi motywami z filmowego Pottera, wygląd konkretnych postaci czy coś. Mocno sięgając po rzeczy, które były w książce, a które w filmie. Więc takie moje wrażenia. Jak najbardziej polecam grę, jeżeli macie możliwość spróbować, szczególnie w emulacji na PC-cie, mogąc przebindować sobie na padzie. Polecam pada od PS3, DualShocka 3. DualShock 2 niekoniecznie, bo ma bardzo czułe na nacisk i one są takie gumowe, nie fajne, nie podoba mi się to. I dużo lepsze wrażenia będziecie mieli z grania na padzie z PS3 niż PS4. One się nie nadają do tej zabawy. Niestety, z przykrością stwierdzam, pad od PS4 się nie nadaje do tej zabawy. Ale jeżeli macie gdzieś na szafie zakurzoną PS3 i nie graliście nigdy w tego Pottera i dorwiecie gdzieś coś na emulację, albo dorwiecie stare PlayStation 2, to polecam PlayStation 2, pierwsze PlayStation 1, PS1, tak to się nazywa, nie PSX, tylko PS1. To polecam, bo gra jest warta zagrania. Wydaje mi się, że nic nie ominąłem w tym gameplayu. Wszystko, co do zdobycia jest, to jest, ale mieliście wycięte sporo takiego zwykłego szlajania się po zamku. Szczególnie w tym odcinku to powinno być około godziny, półtorej chodzenia i przyciskania wszystkich ścian, szukania różnych rzeczy. Fajnie by było, jakbym zmontował taki odcinek tylko o tym, ale to było robione już na sam koniec gry, więc właściwie wszystko było jednym sumtem. Nie było jak tego wrzucić wcześniej, żeby fabularnie pasowało, dlatego tak ten odcinek chaotycznie wyskoczył na koniec. Coś, czego nigdy w żadnym wcześniejszym Potterze do tej pory nie robiłem. Weird. Ja wam dziękuję za tą serię, ja się bawiłem przed nią. Do zobaczenia następnym razem i arigato.